Witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj senator Jarosław Obrymski. Witam Panie Senatorze. Dzień dobry. Kiedy ostatni raz spotykaliśmy się w tym studiu, no, byliśmy prawie że pewni, że będzie Pan startował w tych wyborach, ale nie było jeszcze ostatecznej decyzji, a na pewno nie wiedzieliśmy tego, że start odbędzie się z tak zwanego obwarzanka, czyli tego okręgu, który prawie że otacza Wrocław. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze, takie były ustalenia wewnątrz ugrupowania, z którego startuję, a po drugie, to była propozycja, która była dla mnie bardzo, bardzo atrakcyjna, także z tego powodu, że ja się dosyć żywo interesuję samorządnością, zawsze to była taka moja domena. Uważam, że w dłuższej perspektywie niezmiernie istotne dla rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska będą mniejsze miasta, będzie ten rozwój całej aglomeracji, ponieważ też szybkość rozwoju Wrocławia będzie uzależniona od bogactwa okolicy. Po drugie, według mnie na poziomie mniejszych miast i gmin wiejskich został zachowany taki duch samorządności z lat 90., który jest w mniejszym stopniu upartyjniony, a bardziej jest nakierowany na rozwiązywanie konkretnych problemów ludzi. Czyli niewykluczone, że to jest powód, dla którego też Prawo i Sprawiedliwość... Wie pan, ja na przykład w poprzedniej kadencji organizowałem rzeczy, które mnie bardzo interesowały z perspektywy samorządności, między innymi taką konferencję dotyczącą co dalej z małymi miastami, ponieważ odbieram, że i w skali kraju, i na Dolnym Śląsku nie umiemy udzielić dobrej odpowiedzi. To znaczy następuje spadek ludności w małych miastach, jest pewien drenaż ludzi, którzy idą na studia do Wrocławia, już nie wracają i to powoduje jednak bardzo niebezpieczne także konsekwencje. W dłuższej perspektywie także dla Wrocławia. Ja przepraszam, bo ja rozumiem, że Pan startuje też tak jak i w poprzednich wyborach jako kandydat niezależny z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Mam poparcie Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście, że tak. Okej. I teraz kolejna rzecz. Tak się potoczyło, że w tym okręgu pana kontrkandydatem z Koalicji Obywatelskiej jest Bogdan Zdrojewski. Panowie się świetnie znacie, pracowaliście ze sobą długie lata. Czy to jest dla pana problem, czy wprost przeciwnie? Znaczy, na pewno to jest tak, że Grzegorz Schetyna wyznaczył pana Bogdana Zdrojewskiego do tego okręgu, ponieważ wiedział, że ja tam będę, więc jest to dla mnie jakieś wyróżnienie, że szuka się osoby, która ma szansę ze mną pewno wygrać i to jest takie rozumowanie. Ja muszę powiedzieć, że akurat wśród kontrkandydatów ze strony Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski należy do tych ludzi, którzy raczej dobierają słowa tak, żeby nikogo nie obrażać, albo jeżeli próbuje atakować, to jest zawsze czyli jednak jest szansa, owinięte. Że tu będzie kampania elegancka. Ja myślę, że będzie na pewno elegancka. I proszę powiedzieć, jaki pan ma pomysł na tą kampanię? Czy pan już sobie przemyślał, w jaki sposób będzie musiał pan zmierzyć z Bogdanem Zdrojewskim? Myślę, że pierwsza rzecz to oczywiście to będzie kampania, w której będą bardzo istotne szyldy, kto kogo popiera. Natomiast to, co można robić bardziej indywidualnie, no to ja uważam, że po pierwsze kampania jest od tego, żeby politycy spotykali się z elektoratem. Pan to robi? Tak, oczywiście, jeżdżę na targowiska, spotykam się z ludźmi, uczestniczę w dożynkach. To jest jednak okazja do olbrzymiej ilości rozmów i trochę zrozumienia, czym żyją ludzie w miejscu, z którego się kandyduje. Więc to jest według mnie niezmiernie istotne. A druga taka przestrzeń, która mnie interesuje, to spotkania z samorządowcami. To jest tak, że oni mają często bardzo dokładną wiedzę, co jest najbardziej istotne. Oczywiście każdy wójt, burmistrz ma swoje szczególne zainteresowania i na tym polega, że oni nie są tacy sami, ale niewątpliwie są to ludzie, którzy mają olbrzymią wiedzę o najważniejszych problemach, więc rozmowa z nimi to jest lepsze zrozumienie tego, czego ludzie potrzebują. Jak reagują ludzie na pana? Mówię i o mieszkańcach, i o samorządowcach. Czy ma pan wrażenie? No, jeżeli chodzi o samorządowców, to na pewno na Dolnym Śląsku większość samorządowców jest z
bardziej neutralna lub jest związana z bezpartyjnymi samorządowcami, a to było też środowisko, z którego gdzieś tam w 2011 roku się wywodziłem, pod takim mniej więcej szyldem kandydowałem wtedy do Senatu, więc mam z dawnych lat dobre relacje, znam tych ludzi, znamy choć się wzajemnie. Bezpartyjni samorządowcy wystawią też tą Tak. To jest oczywiście jakiś dla mnie tutaj kłopot, ale to nie zmienia, że tych ludzi znam i mogę z nimi normalnie jak gdyby rozmawiać, choć będziemy trochę konkurować niestety. Natomiast to jest dla mnie jak gdyby tutaj najważniejszy czynnik. Który z elementów piątki Kaczyńskiego w opinii ludzi, z którymi się pan spotyka, jest najistotniejszy? Zdecydowanie 500+, to znaczy to jest jednak przez ludzi odbierany tak, jako taki element, który trochę wyrównał poziom życia między bogatymi, dużymi miastami, a miastami mniejszymi czy wioskami. Przez wielu ludzi jest to odbierane jako coś, co jest takim elementem sprawiedliwości społecznej. Ale to jest też jak gdyby ciekawe, że nawet ludzie, którzy są niechętni Prawu i Sprawiedliwości, odnoszą się do piątki Kaczyńskiego, nie odnoszą się do niczego innego. Tak? To znaczy odnoszą się między innymi do programu 500+, stawiając na przykład kwestię, czy nas stać, albo bardziej, że to był bardzo dobry projekt, ale nie powinno 500+ być przyznawane rodzicom, którzy mają majętne. Mhm. Więc to jest taki element, gdzie cały czas się dyskutuje o programie PiS-u, nie dyskutuje się o programach partii opozycyjnych. Zresztą chyba jest kłopot z powiedzeniem, na czym ten program partii opozycyjnych miałby, na czym on polega. Czym jeszcze są zainteresowani mieszkańcy Dolnego Śląska? Co jeszcze uważają za ważne, żeby zostało wprowadzone? Na pewno wszystkie rzeczy związane z transportem, to znaczy poprawa jakości dróg lokalnych. Też kwestie obwodnic są niezmiernie istotne. Nam brakuje Oławy. Obwodnice Oławy to jest bardzo kosztowny projekt, duży, który musi być finansowany przez stronę rządową. Mniejszy to jest obwodnica na przykład Góry, ale też drogi lokalne, jakość tych dróg lokalnych. To nie jest wszędzie jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. Na pewno bardzo istotne są problemy w tej chwili rolnictwa, to znaczy jednak susza, ale tak naprawdę jak się rozmawia z rolnikami, oni szukają rozwiązania, tak? To znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z jakimiś zmianami klimatycznymi, to trzeba się liczyć, że to będzie permanentna sytuacja. W związku z tym musimy zastanowić się nad nowym programem retencji wody i to w skali makro i takim najmniejszej, dotyczących już pól. I na ten temat rolnicy bardzo chętnie chcą rozmawiać. Proszę powiedzieć, a pan już mniej więcej wie, czym chciałby się zajmować w kolejnej kadencji Senatu? Czy są to jakieś sprawy takie właśnie aglomeracyjne? Udzieliłem już na to odpowiedzi. Absolutnie chcę pracować w Komisji Samorządności. Jednak mam 20 kilka lat doświadczeń w tej materii. Wiem o samorządności bardzo dużo. Powiedziałbym, że chyba blisko 30. No tak, no doliczając to, co było związane już z moją pracą w tej komisji w Senacie. Ja bym powiedział, że mam świadomość wszystkiego tego, jak ważny jest samorząd, jak on bardzo wpłynął na jakość naszego życia, ale też mam świadomość, że pewne złe rzeczy się w samorządności zdarzyły i że warto je naprawić tak, żeby nie psuć tego, co jest dobre. A jakiś przykład, o czym pan myśli? Ja myślę, że takim na przykład elementem niedobrym to są dwory, które się tworzą wokół burmistrza czy prezydenta miasta i że w niektórych gminach wszystko może być uzależnione od nawet nie woli burmistrza, który jest wybrany, ile poprzez taki układ otoczenie, które się wytwarza, wzajemny, który eliminuje innych i nie tworzy współpracy. Myślę też, że wkrada się grzech upartyjnienia w wielu urzędach i zresztą ja bym powiedział, jak rozmawiamy na przykład o klęsce warszawskiej związanej z awarią oczyszczalni ścieków, to takie pytanie, które nikt nie zadaje, które dla mnie jest oczywiste, czy myśmy sprawdzili, czy osoby, które są w zarządzie tej spółki MPWiK w Warszawie, to nominaci partyjni, czy ludzie fachowi?
Tak? I to, prezydent to jest Warszawy istotne. Twierdzi, że wszystkie te osoby mają doświadczenie związane z wodociągami i kanalizacją i że paradoksalnie akurat osoba, która miała największe doświadczenie, musiała zostać zwolniona, bo nie dopełniła procedur. Więc to jest taki paradoks, który to miał to miejsce. To też się zdarza, tak? Błąd ludzki. Bo tam błąd polegał oczywiście na tym, że nie robiono przeglądu. Znaczy podobno jednego przeglądu zabrakło, ale podejrzewam, że tego, o czym się właśnie akurat nie mówi, mogą być określone konsekwencje związane chociażby z rękojmią czy z gwarancją, bo też nie wiem oczywiście, jak to tam zostało umownie określone. Panie senatorze, ja nie ukrywam, że ostatnie nasze spotkanie to była dla mnie bardzo ciekawa rozmowa dotycząca spraw zagranicznych i co prawda oczywiście wybory są teraz tematem number one, ale chciałbym skorzystać z Pana ogromnej wiedzy w tym zakresie. Jest Pan przecież wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. I chciałbym jeszcze chwilkę porozmawiać o obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i o nieobecności Trumpa w Polsce, ale nie tylko oczywiście. Natomiast Pan zna mechanizmy rządzące dyplomacją, polityką zagraniczną znacznie lepiej niż przeciętny mieszkaniec naszego kraju. Jak Pan ocenia tą sytuację z tego punktu widzenia? Znaczy, samą jakość obchodów 80-lecia, no, czy nieobecność? Chodzi mi o nieobecność, tak, dokładnie te kwestie. Czy to jest tak, że rzeczywiście kwestie były związane czysto z nadciągającym huraganem, który tak naprawdę przyszedł do Stanów Zjednoczonych trochę później i ciągle jeszcze stanowi to zagrożenie, czy tam coś w tle jeszcze było? Donald Trump jest już ewidentnie w kampanii wyborczej. Myślę, że PR-owcy, patrząc na doświadczenia chociażby prezydenta Busha, wytłumaczyli, że nie ma usprawiedliwienia, gdyby to w niedzielę uderzył ten huragan we Florydę, a prezydenta nie było na miejscu. Oczywiście, że to było pewne balansowanie Donalda Trumpa między koniecznością bycia tam, gdzie może się dziać bardzo źle, a pozyskaniem głosów wyborców polskiego pochodzenia. Ale ja myślę, że będą jakieś takie gesty, no mam nadzieję, między innymi z wizami, które będą jednak przez polską mniejszość w tych stanach, które mu pomogły wygrać, czyli chociażby w stanie Wisconsin, no tutaj bym się nie doszukiwał niczego innego oprócz myślenia wyborczego, ale oczywistą rzeczą jest, że gdyby był Donald Trump 1 września w Warszawie, ten oddziaływanie i przypomnienie o tym, że wojna się zaczęła od Polski, że w Polsce Niemcy przez te 6 lat robili rzeczy straszne, miałby większy zasięg. Tym niemniej jednak odbieram, że polski rząd, przygotowując te obchody, poprzez pewną także akcję promocyjną w najważniejszych gazetach, w najważniejszych stolicach świata, zrobił nieprawdopodobnie dobrą pracę pokazującą nasze spojrzenie na historię. A nie uważa Pan, że jednak pewnym błędem było to, że cała narracja wokół tych obchodów budowana była w związku z wizytą prezydenta Trumpa, a przecież było tam jeszcze przedstawicieli z 40 krajów innych, czy nawet ponad 40 krajów świata i czy to, powiedzmy, jego nieobecność nie przyćmiła ich obecności? Ja bym bardziej ich obecności. To jest chyba bardziej przyczynek do pracy dziennikarzy niż jak gdyby samego rządu. No jest tak, że o Donaldzie Trumpie chyba na 8 miliardów ludzi w Polsce prawie 8 miliardów słyszało, tak? O reszcie w mniejszym stopniu. I to na czymś takim polega, tak? To znaczy Donald Trump jest tą ikoną, która przyciąga światową opinię, cokolwiek powie i zrobi na Twitterze. Z tym bardziej, że jest dość wyrazistym i szczególnym politykiem. Tak, i nawet bym powiedział, w tej chwili sytuacja najbardziej wpływowej kobiety świata, czyli Angeli Merkel, trochę mamy w taki już czas, kiedy pani kanclerz jest odbierana jako osoba odchodząca z polityki. I właśnie na tym chciałbym też zakończyć naszą rozmowę, czyli na pytaniu o prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera i jego przemówienie, które
w ocenie wielu osób było jednym z ważniejszych punktów w czasie tych obchodów. Co pan myśli na ten temat? Znakomite przemówienie, bardzo mocno przepracowane przed wygłoszeniem. Na pewno z perspektywy polskiej bardzo istotne jest to, że było mówione o winie niemieckiej, a nie nazistowskiej. To znaczy było takie wprost stwierdzenie ze strony naszego zachodniego sąsiada. Na pewno jest to rzecz, która też pokazuje, że Polska jest niezmiernie istotnym partnerem, nie tylko z powodu jakiegoś rachunku win, poczucia winy, ale także w jakimś myśleniu perspektywicznym na przyszłość. Nie chcę obchodów wojny mieszać z jakimiś takimi doraźnymi rzeczami, ale niewątpliwie jest tak, że z niemieckiej perspektywy Grupa Wyszehradzka także z powodów ekonomicznych zaczyna być dużo ważniejsza niż Francja. I to te różne pstyczki, które się zdarzają w stosunku do prezydenta Francji, nie kupowanie ich pomysłu, jego pomysłów na Europę i coraz lepszy dialog z Grupą Wyszehradzką jest chyba naszym sukcesem. To był ten sukces, kiedy Polska razem z całą Grupą Wyszehradzką wytrzymała pewien napór i w efekcie musiała być dokonana zmiana wyboru następcy pana Junckera. Panie senatorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że w tej kampanii jeszcze spotkamy się i pokomentujemy to, co się w niej dzieje. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.